pokoju w Pandorze, ze względu na to, że tutaj jest lato, tutaj jest zima, no tutaj to praktycznie wiosna. Ale wy naprawdę ze względu na porę roku zawsze jesteście w pełni naprawdę radości i takiego uśmiech na twarzy zawsze jest. My się cieszymy, że jesteście z nami. Miło też, że pojawiły się kolejne osoby i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Więc oczywiście czekamy tej chwili na sierpień i na przyjazd Państwa do nas, do Sandomierza ponownie. I tak jak wspomniałam, naprawdę jesteście z świetną grupą, dobra atmosfera i poza tym, że świetne wyniki, dobrze, dużo pracujecie, żeby te wyniki osiągnąć, ale ta koncentracja tego nie nakończy. Naprawdę nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo serdecznie Państwu gratuluję, że osiągacie takie wyniki, tak jak mówiliśmy tutaj przed chwilą. Nieważne są też miejsca bardzo często, ale to, że trenujecie, że przygotowujecie się przez cały rok i przyjeżdżacie na zawody, aby pokonać te wszystkie dystanse i na basenie, i w terenie, i na rowerze, także to jest bardzo istotne, że jesteście cały czas w ruchu. Dziękujemy za to i jeszcze raz gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo dziękuję organizatorom, bo bez tego nie byłoby na pewno takich zawodów i za zaangażowanie wszystkich pracowników MOSiR-u i Urzędu Miejskiego i oczywiście ambasadorowi, że w ogóle taką propozycję organizacji zawodów podali, że możemy dzięki temu spotykać się co roku z Państwem tutaj u nas. Dziękujemy i gratuluję serdecznie.